Witajcie, witajcie, dzień dobry, witajcie w kolejnym cruisingu z Baldwinem. Witam tutaj Adama. Cześć. Nowego właściciela tego, to zobaczcie, pięknego Mercedesa W115, tak? Zgadza się? Mercedes W115, dzisiaj spotkanie z prawdziwym klasykiem, bo jest to samochód z 1976 roku, czyli 39 lat już teraz w tym roku. Zaraz za chwilkę się przejedziemy, ale chciałbym, żebyśmy posłuchali tego dźwięku silnika, bo jest on jedyny w swoim rodzaju. Z tego co widzę, to jest to silnik diesla, czterocylindrowy, tak? Pięciocylindrowy, to jest no, niesamowity, pojemność 3 litry. No, zobaczmy go sobie dookoła. Widzę tutaj jaki zbiornik wyrównawczy, bardzo ciekawy. To jest spryskiwacz, co ja gadam. No, mam pod maską mnóstwo miejsca. Silnik rzędowy, ogromny, długi, nisko, znaczy wysokoprężny, ale o niskim ciśnieniu. To nie ma wtrysk, wtryskiem oczywiście. Mieliśmy pewne problemy, a właściwie Adam miał, bo z tego co wiem, to ci akumulator rozładował, tak? Musiałem pojechać po drugie auto i go sprawnie rozwalić. No, ale dobrze się udało, bo to wszystko jest właściwie na szybko, ale pięknie. Zobaczcie, jakie tutaj są detale. Tutaj akurat błotnik jest do roboty i charakterystyczne właśnie dla W115 pionowe reflektory. Mój ojciec miał taki samochód w latach 80. XX wieku i pamiętam, że były ogromne problemy z dostaniem tego klosza. W latach 80. w Polsce nie było internetu, w ogóle nie było internetu, czy gdzieś tam był, ale dostać taki klosz się nie udało. I wyobraź sobie, że co zrobiliśmy. Ojciec wziął plexi i tą ramkę i w piekarniku rozgrzewał tą plexi i wpychał w ramkę i wytworzył taki klosz, bo był po prostu niedostępny w ogóle. Zobaczcie na tą klasyczną linię. Samochód, jak widzę, no, jest w stanie średnim, tak? Nie jest tak źle, ale na pewno wymaga remontu. Tutaj słyszałem, że podobno 10 lat temu był remont blacharski zrobiony. Zgadza się. Tutaj z tyłu. A można otworzyć z palca bagażnik, zobaczymy jaki duży jest. Proszę, czary mary. No ale strasznie długi. Długi, głęboki. Tutaj zwykłe akcesoria, które się znajdują w zabytkowym samochodzie. Już przerejestrowany widzę, jest, bo poprzednio tak, był na innych blachach. Czyli już jest samochód z Lubina. No piękny klasyk. Chyba drugiego takiego nie ma w Lubinie. Czy widziałeś? Nie widziałeś? Nie gasimy go specjalnie, dlatego że jest problem z zapaleniem. Niech on sobie tam pochodzi na tej robce. Może trochę się dogrzeje. Opony. Jakie tu są opony? Widzę, że tutaj są 14, 175-80. Pięknie, pełny profil, fajne oponki. No i widzę, że to jest całkiem fajny, ciekawy materiał na klasyka. W środku porozmawiamy sobie o tym, jaka jest jego historia, bo w twoich rękach jest bardzo, bardzo krótko, więc jeszcze historia się nie zdążyła zbudować, no ale pięknie. Biały, wręcz papieski. Dobra, zamknij teraz maskę i przejedziemy się kawałek, zrobimy mały, tradycyjny cruising z Baldwinem, a ty będziesz miał pamiątkę, jak samochód wyglądał na początku, kiedy był w twoich rękach. Dobrze, przekazuję teraz tutaj aparat, tak? Trzymaj tutaj sobie, tak? Tego, żeby tego... Jasne. No dobra. Ja spróbuję usiąść, za chwilę powolutnie, delikatnie się przejedziemy. Na początku kilka słów o wnętrzu tego samochodu. Przede wszystkim uderza, tutaj tak na mnie, uderza ogromna przestrzeń. Przede wszystkim bardzo dobra widoczność, dużo miejsca i na nogi dla kierowcy. Kierownica, to jest od tego modelu? Bo... Tak, to jest model z drugiej serii, z końcówki produkcji. Aha. Już ma kierownicę tak jak nowsze. Tak właśnie, troszeczkę tak jak w tak zwanym puchatku. To się dość ciężko zapina. Ale się udaje. Pamiętajmy o tym, że to jest samochód, który ma prawie 40 lat, więc są też, ja ci pomogę, są też po prostu troszeczkę no, inne wymagania do tego samochodu. To nie jest samochód zabytkowy, kolekcjonerski, tylko po prostu samochód, który przez wiele, wiele lat służył w Polsce. Z tego co wiem od ciebie, to samochód jest od 1990 roku w Polsce. Zgadza się. Czyli już dosyć, dosyć długo. Co wiesz może o historii tego samochodu? Co udało ci się dowiedzieć? Co udało się, powiedzmy, odkryć, tak? Widzę, że skrzynia biegów jest dosyć krótkim skoku.
Tak. To jest cztery biegi, tak? Cztery biegi. Aha. I wsteczny tutaj pociąg? Do góry i tak jak jedynka. Aha. O, jakiś ciekawy zaśpiew tu się pojawił. Na razie wstecznego nie będę używał. Ale to nie nasz zaśpiew, tylko jakiegoś rupiecia tutaj z boku. Już się wystraszyłem. Światła gdzie się włącza? Tutaj, pokrętło. Tak? Tak. Prawo? Prawo. Jeszcze raz? Dwa razy czy raz? Dwa razy. Dobrze. Mamy światła włączone, wierzę. Dlatego powoli postaramy się zrobić bardzo krótką rundkę po Lubinie, bo dzisiaj jesteśmy gościnnie w Lubinie, akurat wyskoczyłem z pracy. Przejedziemy się tym jakże wspaniałym Mercedesem W115 z 1976 roku. Dobra, powoli jedynka. Jeszcze ręczny, trzeba zwolnić. A właśnie, gdzie tu jest ręczny? A po lewej stronie tutaj. O, widzicie, to jest właśnie to. To jest właśnie Mercedes, tak? Tutaj po lewej. Tutaj, tak? Tak. A, i odbija, o proszę, coś już zepsułem, odskoczyło kawałek plastiku, przepraszam, nic niechcący. Nie stało. Dobra, zaczynamy powoli jechać, ręczny w Mercedesie właśnie jest pod nogą, więc to jest tutaj, kierunkowskazy są, dobrze, no lusterko sobie jeszcze poprawię, tutaj wszystko widzę, będę starał się jechać bardzo, bardzo powolutku, no uwaga, ruszamy. Kierunkowskaz. Samochód nie potrzebuje nawet za wiele gazu. Chętnie widać dosyć dużą moc w nim na tym samym początku. Już tak. Tutaj się po prostu przemieszczamy. Proszę Państwa, to się posuwa jak karoca wręcz. Hamulce są bardzo dobre, muszę przyznać, na tym nawet wąskim kawałku. No i ta piękna, klasyczna wręcz jak pełna chromów, pełna ciekawych tutaj elementów, deska rozdzielcza. Oczywiście popękana, no ale to już jest też ten wiek. Silnik na obroty wkręca się niezbyt chętnie, ale później jak już podróżuje na tej mocy, to później jakoś ten. Dobra, jedziemy prosto. No i ogromna światłość w tym samochodzie. Jest bardzo dużo światła, przestrzeni. Wygodnie, no i te piękne wibracje diesla, po prostu podróżujemy. No wręcz to był chyba nawet ślubowóz jakoś, tak mi się wydaje, jakieś śluby chyba woził. Mam takie wrażenie, no chyba tak, bo to taki właściwie ten kolor, taki papieski, no może. Ja tutaj się postaram, może teraz z dwójki, pojechać, tak, proszę Państwa, no jedzie. Majestatycznie się toczy, no wręcz idealny samochód do cruisingu z Baldwinem, bo po prostu wspaniale się tym podróżuje, naprawdę bardzo wygodnie, majestatycznie, wciąż jakieś wspaniałe wibracje mnie tutaj ogarniają, może tutaj skręcę w prawo teraz i później sobie wrócimy do muzy. Proszę Państwa, wspaniały samochód. Skąd decyzja właśnie na takiego Mercedesa, skąd pomysł na zakup tego typu samochodu? No, pomysł zrodził się w tamtym roku, pod koniec tamtego roku. Mhm. Wtedy też zacząłem szukać odpowiedniego egzemplarza. To nie było chyba łatwe, prawda? Z jednej strony nie, a z drugiej trochę tak. Bo, wyjaśnij, o co chodzi? W sumie egzemplarzy W115 obejrzałem mniej niż 10, mniej niż 5 nawet powiedziałbym. Tak więc trafił się właśnie taki. Taki egzemplarz. Gdzie go znalazłeś, powiedz? Znalazłem go w Nowej Soli, ale pochodzi z Polkowic. Aha, czyli tutaj prawdziwie z okolic. Tak. A powiedz mi, czy to jest tajemnica, jaka cena mniej więcej, trzeba się liczyć z jaką ceną zakupu tego typu samochodu? Powiem tak, żeby był w miarę dobrym stanie, tak jak ten, to na pewno więcej niż 10 tysięcy złotych. Trzeba, to tyle kosztuje. Czyli jak rozumiem, ten nie kosztował 10? Troszkę więcej. Troszkę więcej. Aha. Z jego historii wiem to, że przez ostatnie 10 lat praktycznie nie jeździł. Po tym jak miał właśnie remont, miał wymieniony silnik, bo w nim jest silnik z Mercedesa W123, czyli trochę młodszy. Tak zwanego puchatka. Tak. No i przez te 10 lat okazjonalnie gdzieś tam był przepalany, nie miał przeglądu w ogóle. Także
pierwsza, udało się przejść, tak? Pierwsza rzecz, którą w nim zrobiłem, to właśnie przygotowanie do przeglądu, wymiana tam, sprawdzenie, wymiana hamulców, zawieszenia, silnika. Udało się przejść przegląd nie za pierwszym razem, tylko za drugim, można powiedzieć. Tak. Po prostu za bardzo dymił, okazało się, że... Silnik chodzi bardzo równo, tak. To zauważam. Tapicerka jest niebieska. Jaki był oryginalny kolor tego samochodu, czy wiesz może? Biały. Biały. No i to jest chyba oryginalny kolor. Powiedz mi, jakie plany masz w stosunku do tego samochodu? Co chciałbyś z nim zrobić, naprawić, powiedzmy? Czy będzie przywracany do oryginału, czy po prostu do jeżdżenia? No, na pewno do jeżdżenia, tak jak jest teraz właśnie. Będę go z czasem przywracał do jakiegoś, powiedzmy, bardziej oryginalnego stanu. Na pewno szykuje się mu remont blacharski za jakiś czas, być może też remont silnika. Powiedz mi, jak wygląda kwestia dostępności części do tego modelu? Różnie. Niektóre części są dostępne, tylko wiadomo, z cenami jest jak jest. No to chyba po prostu na szrotach też, prawda, trzeba szukać, tak. Bo to jest tego typu model, który no jednak zalega w wielu miejscach, tak jak sądzę. Ja mam ogromny sentyment do tego samochodu, bo właśnie mój ojciec, tak jak wspominałem, jeździł 30 lat temu tym samochodem i muszę wam powiedzieć, że już 30 lat temu ten samochód sprawiał wówczas wrażenie już archaicznego i wielu właśnie po prostu no, narzekało. Na przykład moja mama twierdziła, że to jest stary rubieć 30 lat temu, tak? Niezbyt chętnie nim jeździła jako kierowca, to już w ogóle. Ale muszę powiedzieć, że no, jest gwiazda, jest jazda, tak? Pierwszy raz mam w cruisingu Mercedesa i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Ja sam to tak troszeczkę też chyba choruję na Mercedesa, ale chciałem, właściwie myślałem o W124, tylko powoli ceny też się robią, o właśnie tu przejeżdża, powoli też się ceny robią dosyć no, chore, tutaj dużo gadać. Ruszam bardzo delikatnie, bo nie znam samochodu, więc proszę. No majestatycznie, wręcz jak łódź, przemierzamy tutaj drogi Lubina. Naprawdę wspaniałe autko. Spodziewałem się, że chyba tańszy jest trochę jednak. No nie spodziewałem się, że powyżej 10 tysięcy. Ja jestem przyzwyczajony do kupowania samochodów za około 1500 zł, więc ta kwota jest jednak spora. Czy tutaj jakby pojedziemy w lewo, to skręcimy w kierunku Muzy? Chyba tak. Dobrze. No tak, proszę Państwa. Nie słychać zbyt wielu jakichś niepokojących odgłosów spod maski, więc wszystko właściwie jest całkiem jak trzeba. Silnik, widzę, ma duży moment, jest dosyć elastyczny, więc chętnie, mimo że chętnie na obroty się nie wkręca, to jednak moc jest spora, którą tutaj ten silnik dysponuje. Czy wiesz mniej więcej, jaka tu jest, ile tu jest koni w ogóle? Tu jest chyba około 85-90 koni. Znaczy czuć potencjał, tylko buda jest też ciężka, dosyć chybotliwa, tak, kołysząca tak. się. Ale jak jest potrzeba na przykład wyprzedzić na trasie, to nie ma z tym większego problemu. Tutaj zajadę i tutaj zaraz zakończymy, bo ja się dzisiaj urwałem z pracy na chwilę, dlatego zakończymy dzisiaj. Cruising jest krótki. Jeszcze chwilę troszeczkę sobie może opowiadamy tutaj o tym samochodzie. Proszę Państwa, to spotykamy się dzisiaj z legendą. W115 to jeden z naprawdę ostatnich wspaniałych Mercedesów. Możemy jeszcze później zaliczyć jego następcę, czyli Puchatka. I oczywiście W124 chyba właściwie jest ostatnim takim fajnym, prawdziwym Mercedesem, który jeszcze jest młody, ale zaczyna być uznawany za klasykę. Zwróćcie uwagę na jakość wykonania. To jest ten stary, prawdziwy, świetny Mercedes o takiej morskiej, charakterystycznej tapicerce. Fotele są w całkiem przyzwoitym stanie, muszę przyznać. Myślę, że ten samochód ma potencjał, tylko oczywiście znowu kupę pracy i jednak wkładu, prawda? Ale myślę, że nie warto się zniechęcać, bo czy to jest wspomaganie też? Jest wspomaganie. No niesamowite, zobaczcie, samochód ma 40 lat praktycznie i jeszcze już ma wspomaganie. A to już, powiedz mi, do którego roku były montowane te modele? Właśnie do 1976. To jest ostatni wypust. Dobra. W takim razie kończymy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam na nowy cruising z Waldinem. Dziękuję bardzo Adamowi, że zaprezentował swój samochód. Na następny wiem, że ma jeszcze Poloneza, starszego niż akurat tego, którym dzisiaj przyjechałem, który oglądaliście w poprzednim cruisingu. Do zobaczenia, trzymajcie się, oglądajcie cruising z Baldwinem. Cześć. Cześć. Dobra, już wyłączyłeś, tak? Nie. Aha, no dobra. Dobrze, tutaj jeszcze rzucimy okiem na deskę. Oczywiście deska troszkę pękła.
ale to jest typowe, w Polonezie u mnie też tak pękło. No i zaraz zobaczcie, właśnie pozycję zza kierownicy, nie ma gwiazdy, nie ma jazdy, bez gwiazdy nie ma jazdy, zobaczcie. No i piękny oczywiście Lubin i tam Centrum Kultury Muza przed nami. Dobra, do zobaczenia.